Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać album, który zrobiłam dla mojej Hani. Album jest zrobiony w całości z papierów Mintai Cute & Company. Piękne papiery, zrobiłam to z dwóch bloczków 15x15, jeszcze mi troszeczkę tych papierków zostało. Cały album ma wymiary tutaj 17x17 cm i grzbiet ma 8. Wykorzystałam, tak jak mówiłam, papiery 15x15, ale do zrobienia okładki tutaj wykorzystałam też arkusz 30x30, żeby tutaj ładnie się okleił. U góry jest kawałek jest takiego arkusza, gdzie tych zwierzątek nie ma, natomiast na dole są zwierzątka, które są na jednej wielkiej imprezie. Oczywiście napis album Hani, tutaj zrobiłam shakerka, oglądałam się filmików Kasi Strącel, więc musiałam shakerka zrobić. Kasia, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję za Twoje shakerki, bo dzięki temu odważyłam się swój zrobić po raz pierwszy samemu. Mam nadzieję, że jakoś wyszedł. W środku jest zdjęcie oczywiście maleństwa. Tutaj kokardeczka jedna, z drugiej strony tak samo zrobiłam drugą, a tutaj zrobiłam różową. No i otwieramy. Album oczywiście pudełkowy, bo jak zdążyliście się chyba zorientować, jak głównie robię albumy pudełkowe, bo je po prostu uwielbiam. Album ma 6 kart. No i zaczyna. Tutaj mamy taką otwieraną na dwa razy kopertkę i metryczkę. Generalnie nie przesadzałam ze zdobieniami. Chciałam, żeby tutaj było jak najwięcej po prostu miejsc na zdjęcia dla młodych rodziców. Tutaj otwierany w tą stronę i mamy po prostu w środku piękne tagi. I taka kopertka, której jak się wyjmie tagi, to jej nie widać. Bardzo takie koperty lubię. Tutaj mamy w każdej karcie, nie będę z każdej wyciągać, ale w każdej mamy takie karty 14x14 cm podklejone z obu stron kremowym papierem pasującym do całości. Bazę zrobiłam w ogóle w kolorze jasno-różowym, pastelowym. Ale w środku karty są w trzech kolorach. Pastelowym różowym, pastelowym niebieskim, pastelowym zielonym na zmianę. Dalej mamy kieszonkę. Wszędzie wykorzystałam też naklejki, które były do tej kolekcji do dokupienia. Sobie dokupiłam te naklejki, tutaj wykorzystałam. Mamy maty na zdjęcia, dwie sztuki. No i tagusia. Tutaj jest to samo, czyli taguś, dwie maty na zdjęcia i napis. Tutaj jest kopertka. Strasznie mi się te kopertki spodobały, więc je postanowiłam powykorzystywać. Wygląda to tak. Tutaj mamy owalną ramkę na zdjęcie i kartę wysuwaną, żeby tutaj to zdjęcie wsunąć. Karta jest otwierana. Dalej mamy znowuż kieszonkę i dwa tagi. Tutaj jest karta otwierana do góry. Wow. I na dół. Tu jest koperta otwierana w ten sposób. Już trochę zdjęć się w tym albumie nam na pewno pomieści. Tutaj jest znowuż koperta, w której są po prostu maty, tym razem bez tagów. Mam taką fajną folijkę, taką gąbeczkę, żeby się nie zahaczało, ponieważ niestety, ale ta kieszonka się lubiła o to zahaczać i się tak brzydko robi. Tutaj jest znowuż belly band i znowu dwie maty na zdjęcia. Zrobiłam tutaj taki mały skółeczka, taką zakładeczkę, żeby te maty mi nie wypadały. Tu jest znowuż rameczka, już nie będę wysuwać, ale generalnie tu jest wysuwana karteczka i prostokątna ramka. Z tego samego powodu tutaj jest znowuż ta sama gąbeczka, żeby to się z kolei nie zahaczało. Tutaj mamy znowu dwie maty i taguś. A na ostatniej stronie mamy mój ukochany waterfall na cztery zdjęcia. No i tutaj mamy z kolekcji tym razem First Edition It's a Girl papier wycięty w takiego jednorożca na biegunach. I znowuż fantastyczne karty, tagi, na które można z tyłu podkleić zdjęcia. I małą koperkę, której jakoś szczególnie nie ozdabiałam, po prostu dodałam, żeby można było coś w nią schować. No i tak się prezentuje cały albumik. Mam nadzieję, że Wam się podoba i mam nadzieję, że młodym rodzicom też się będzie podobać. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!